Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a dzisiaj 15 odcinek z Manor Lords, w którym właśnie zajmiemy się polami. Zresztą przyjrzyjmy się, jak ten len tutaj pięknie wygląda. Tak, moi drodzy, dziś akcja pola. Chcemy, no można by nawet powiedzieć, zapolować, ale nie zapolować na kogoś, tylko zapolować na pola. Tutaj zbudować pola całej naszej osadzie, jaką jest Sznela. No słuchajcie, pięknie to wygląda. Tam są domki w tle, wszystkie oczywiście już na najwyższych poziomach. Nie będziemy w Sznelli oczywiście, słuchajcie, jakoś tutaj mocno rozbudowywali je, jeśli chodzi o mieszkańców, bo zobaczcie, mamy 76 rodzin, które są kompletnie bez przydziału. Ja myślę, że je można śmiało przydzielić właśnie na pola. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No, sytuacja jest o tyle niekomfortowa, że tu mamy takie kawałki składowiska, ale może gdzieś na razie zrobimy po prostu pola, nie sugerując się tym, a później jakoś to się zrobi najwyżej na nowo, no bo nie chcę tego miejsca tutaj marnować. Chciałbym te pola zrobić, chciałbym jedno gospodarstwo zapewne jakieś wybudować, może tutaj jakoś tak w końcówce. Nie wiem, tak żeby oni to ogarnęli, albo jedno tu, drugie tu, no zobaczymy. Jakoś tam sobie to przemyślimy jeszcze. No tu oczywiście, jeśli nam zrobią to drewno, to również będziemy rąbali pola. Tu już na wszelki wypadek, jak widzicie, wziąłem i zrobiłem obóz kamieniarzy, aby nam pozbierali kamienie. Także jak pozbierają kamienie, to już też będzie miejsce na pola. No i zobaczmy, jak to wygląda tutaj, bo może tu też warto coś, niecoś, moi drodzy, podziałać. Zbudowałem chatkę drwala, żeby nam, jak widzicie, rąbali ładnie tutaj drewno opałowe w szczególności. I zobaczymy, czy tutaj coś też z rolnictwa by nam pasowało, bo no, myślę, że miejscówka całkiem spoko, ale czy tu coś byśmy mogli dać? No, jęczmień od biedy mógłby być, tylko trochę źle to gospodarstwo stoi. No ale może już nie będziemy się tu aż tak szczypać, czyli jeżeli tutaj byśmy wyrąbali trochę tego drewna, to też jak najbardziej pola mogłyby tu być. I nie, moi drodzy, od razu odpowiem, nie będę niszczył takich ładnych lasów. Musi to być jakoś spożytkowane, także nie będziemy przez pola niszczyli. Taka sytuacja, ciekawostka, no bo robiliśmy w poprzednim odcinku test, właśnie budowaliśmy te pola i zastanawialiśmy się, co się stanie, jeśli te pola będą wychodziły poza granicę na następny jakby nasz tutaj, naszą osadę. Ta osada tu się nazywa Mięsny Jeż. No i stało się co? No to się stało, że tak jak mamy granicę, tak oni faktycznie gdzieś tam to zbierają. Jak widzicie, poza granicą ten kawałek pola zostaje zawsze pusty, ale jest traktowane jako pole w Mięsnym Jeżu. I tu dlatego nam też zawsze wyskakuje komunikat, że brakuje gospodarstwa. Nie wiem, czy w Mięsnym Jeżu będę chciał budować pola, tworzyć pola. A to z tego względu, moi drodzy, no właśnie tu jeszcze tam się domki budują, troszkę domków tutaj dostawiłem, żeby też rozwinąć. Postawiłem kościół, który, no chociażby po to, żeby na drugi poziom levelować. I zobaczcie, co tutaj fajnego zrobiłem. Otóż zrobiłem taką sytuację, że mamy obozy myśliwych, które no dość prężnie będą działały, bo tu chciałbym zrobić to zarządzenie z dwukrotnie lepszą zwierzyną. Zobaczymy, jak to będzie. No trochę nie na rękę mi to bogate złoże kamienia tutaj, ale z drugiej strony Mięsny Jeż może zapewniać kamień w całej okolicy. No będziemy wszędzie starali się ten handel wymienny robić. Czy tu się coś zmieniło? Też, moi drodzy, się zmieniło. Jednak rozwaliłem te domy Sznelli tutaj. Generalnie tutaj zrobiłem targ, ale chyba coś myślę, że go przerobię. Wiecie co? Tak, ja już nawet to mam pomysł na to. Tutaj przez środek może sobie jeszcze jedna droga iść. Plus minus przez środek. Albo lepiej jakby szło przez środek. Do czego zmierzam, moi drodzy? No po prostu może coś tu jeszcze, słuchajcie, dobudujemy. W każdym razie sprawa wygląda tak, że porozwalałem i nie wiem, czy tych kościołów nie przestawię, czy tak one tu z boku, może tu z boku, może właśnie te kościoły będą tu na środku, a z boku zrobię te całe stacje karawan, te wszystkie rzeczy, a kościoły bym stawił tu. Natomiast jak widzicie, będzie to sporo roboty z tym, bo mamy i duże składy tu pobudowane, bo pobudowane gdzieś tu był jakiś spichlerz chyba. Tak, tu jest spichlerz, także tu będzie z tym roboty bardzo
dużo, więc będę musiał to przemyśleć, jak to zrobić, nie? Także roboty będzie na pewno niemało, niemało, no ale będzie to gra warta świeczki. No ale przez to, że dopiero co tutaj się rozbudowywaliśmy, no to jak widzicie, mamy dopiero parcelę pierwszego poziomu, no i zamiast tak wielu, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tu było dużo parceli, a ja spróbowałem zrobić te z dobudówkami, to znaczy chciałem zobaczyć, jak to by wyszło, gdybyśmy zrobili taki wielki, ogromny sad z jabłoniami, czy oni się wyrobią z tymi jabłkami, no bo tutaj de facto, jakby tak się przyjrzeć, to myślę, że na jabłonki no nie ma tragedii, tak, tragedii nie ma, o, możemy uzupełnić, ulepszyć, więc niezwłocznie, moi drodzy, to robimy. No, tragedii nie ma, ale też tyłka nie urywa. No, moim zdaniem są za małe te mieszkania, nie? Jeśli chodzi o to. Tutaj mamy też ładnie, o, też możemy ulepszyć. Patrzcie, jaki numer, moi drodzy. No tak, możemy, to ulepszamy. Niech jak najwięcej rodzin nam się do szneli wprowadza, a to też po to, żeby mieli gdzie, żeby komu było te pola, słuchajcie, obrabiać. No, także tutaj mamy te chatki, nam się udało w końcu ulepszyć. Na razie ludzi nie wyciągam, jak widzicie, z tych pól. Czy daje to radę? No, na razie, słuchajcie, pól mamy sporo, ale żeby tak dawało radę, żeby była nadwyżka, to jak widzicie, no niekoniecznie. No dobra, no to co? Dzisiaj właśnie w szneli będziemy sobie działali. No muszę się zastanowić. Ja wam powiem szczerze, tak może tutaj na granicy. Nie chciałbym jakby inaczej kamery obracać, żeby, no, ale zresztą to nie ma znaczenia, jak mnie nawet przełączy. Tak się zastanawiam, w którym miejscu. Powiem wam tak, jedno gospodarstwo bym postawił tu, ono by tutaj sięgało na górę, a drugie bym gdzieś postawił może na dole, tylko nie wiem, czy nie przypadkiem tu. To w sumie jest bez większego znaczenia, moi drodzy, gdzie my to gospodarstwo postawimy, to aż tak się, myślę, szczypać z tym nie musimy. O, tu na granicy możemy postawić gospodarstwo, będzie, myślę, że gites. Jedno na granicy, drugie, no to ja myślę, że tutaj właśnie ta miejscówka byłaby całkiem spoko, patrząc, gdzie chcemy te pola budować. Oczywiście ustawimy sobie na najwyższy, czy tam bardzo wysoki priorytet, mamy bardzo dużo, jak widzicie, rąk do pracy, także nie będzie z tym problemu. No i w sumie pola można by porobić, ja tak miałem w planach, żeby to wszystko było zapełnione polami, czyli tak, tu mamy gospodarstwo, spoko, ogarną, tu w razie czego też ogarną i tu na końcówce też, no czyli jest gitarka. Czyli myślę, że jest gitarka, droga przy tym jest, ok, no to pola. Mamy pszenicę, mamy len, mamy jęczmień, chociaż to w sumie też, jak zauważyłem, nie ma większego, słuchajcie, znaczenia, to można później ustawiać i na czym my to, te pola byśmy robili, to nie ma to większego znaczenia. No dobra, tylko przez to właśnie, że tutaj mamy, no niby zbierają, jakby tak mi to całkowicie zebrali, to ja bym się w ogóle nie pogniewał, ale obawiam się, że o, jest szansa, bo tylko jedna kłoda została, moi drodzy. Tutaj gorzej, bo ich 200, no jak jedna, jak nadal jest jedna. Przyszedł po kłodę, a nie wziął, no patrzcie. Co za gałgan jeden. Te składowiska niestety są męczące, no ale jest szansa. Dobra, to zacznijmy od drugiej strony, przy robić pole, jest szansa, że nam wezmą. I jest szansa, że nam wezmą. Widzicie, cały czas coś się buduje, cały czas musimy o to dbać. Czy tu bym chciał jakieś... Nie, no ja myślę, że tutaj więcej bym... Może przez środek, słuchajcie, jedną drogę gdzieś bym na połączenie dał, ale generalnie tu bym raczej tych pól jakoś drogami specjalnie nie oddzielał. Tutaj też nie ma, jest ok, to może tak tu przez środek, o. Tak tu przez środek po prostu jedną drogę zbudujemy i będzie gitarka. Co za dużo, to też niezdrowo. No i na pewno na końcówce, nie? Tutaj, o, tu przy gospodarce jakąś drogę też puścimy. Wiem. A, to tak niech idzie prosto, dobra. O, coś takiego. Dobra, także słuchajcie, moi drodzy. Działamy z polami i to działamy ostro. No dobra, to powiedzmy, że wiem, na oko na razie to robię. Słabe oko, słabe. To może tak. 0,8. Nie no, wolałbym, słuchajcie, wolałbym się jednak zbliżać do tych,
do tej jednej morgi. No 1-2 to troszeczkę za dużo, a oczywiście każdy milimetr, słuchajcie, chcę tu wykorzystać. A dobra, idealnie. Widzicie, jak trafiłem. Najgorzej zacząć. Najgorzej zacząć. Jak już się zacznie, to... Tylko tutaj, a tam drogę trochę też nie trafiłem. Będzie trzeba może kawałek drogę przesunąć, mi się wydaje. Takie mam przeczucie, moi drodzy. Zobaczymy. Bo tam będzie takie... dłuższe pole. W sumie może być. Bo takie małe to niekoniecznie. Tak mi się wydaje, że ono by było chyba... Chyba, moi drodzy, byłoby za małe. No, 0,6 to tak zdecydowanie nie nasze klimaty. No dobrze, to zróbmy może coś takiego. 0,9. O, tu by była jedna morga prawie. Czekajcie. 0,5. Jedna. Tadam! Okej. Dobra, no to może taki sposób. Zobaczmy, czy tu w podobnym stylu. Ja chcę trochę takiej, wiecie, już widzieliście w poprzednim odcinku, jak robiliśmy te pola. Chcę troszkę takiej różnorodności. Nie chcę tutaj jakiejś, powiedzmy, monotonii w tych polach tutaj robić. Wolałbym jakąś tam różnorodność zachować. No dobra. Tak jak w świecie realnym, słuchajcie, też przecież pola w świecie realnym nie są jakieś idealne. Nie wiadomo jakie. Więc jak dla mnie, to one mogą, jak widzicie, mieć różne kształty. O, coś takiego nawet, proszę bardzo. To tu przypuszczam, że na całość, no tam wiecie, nie zawsze mamy możliwość decydowania o tym, no tak jak tutaj na przykład, ale no jak 0,6 jedno się trafiło pole, to też się nic nie stało, moi drodzy. O, tu 0,7, no trochę tutaj spierdzieliłem z tymi polami, ale to się wytnie. To się wytnie. Dobra, tutaj coś widzę, coś tak mi się nie... Coś nie naszło idealnie, ale czy to musi być idealnie? O, nawet nie zauważyłem, kiedy wzięli mi te kłody. No dobra. Będziemy oczywiście ustawiali później, co tam ma być. No to tutaj może, żeby nie było... Wiecie co? Tutaj może zróbmy tak. O, patrzcie, akurat idealnie. Jedna morga, tadam. Przypuszczam, że tutaj też będzie idealnie. No nie będzie, bo kawałek dalej musi być. A to niech będzie kawałek dalej. O, 0,9. Też się kwalifikuje. Gitarka, moi drodzy, gitarka. To nie wiem stąd. Tu jakieś drzewa jeszcze leżą, kurde, porąbane. Ciekawe, co się z nimi stanie. No raczej same nie znikną. Bo tak jak drzewo rosnące jeszcze może... się, słuchajcie, wyburzyć, tak? No leżące już niekoniecznie. No to też zobaczymy, co się z tym drzewem stanie. Będzie trzeba tu chyba... Czekajcie, może kawałeczek dalej, ociupinkę. To, o, 1-1. Chociaż wiecie co, 1-1 też tragedii nie ma, jak się zrobi. Zauważyłem, że tak samo je... ogarniają. No dobra, zrobiło się 1-1. Także to już nie, bo to już będzie 1-2, ale dobra, w sumie jedno może być. Słuchajcie, jak jedno będzie 1-2, też się nic nie stanie. 1-1-1, 1-1-2 i tam. Dobra, to tu akurat sobie taki paseczek zostawimy, jak nam, słuchajcie, usuną. O, patrzcie, na jedną morgę. Tutaj to nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Wydaje mi się, że może być za dużo. I dobrze mi się wydaje, ale nie robimy na... Wiecie co? To ja w ogóle inaczej, bo tutaj tak, jeśli tu zrobimy paseczek, to i tak nie będzie do tylu. Kurde, to nie jest takie łatwe tutaj, kurde, fajne pole zrobić, widzicie? No tak, trzeba tutaj się troszeczkę nakombinować. Bardzo dziwny kształt. Czy to później takie pole? No najwyżej takie się zrobi, dobra. Słuchajcie, pola mają to do siebie, że zawsze można je zrobić na nowo, nie? Jakby się ktoś pytał, moi drodzy. To jest akurat ten komfort tutaj, że... Ojojoj. Z polami mamy ten komfort, moi drodzy, że zawsze można je zburzyć po i za darmo zrobić na nowo. Także tutaj nie ma żadnego problemu, moi drodzy. Oj, tutaj to troszeczkę mnie już...
fantazja poniosła. Nie wiem, czy tam na końcówce też jakieś, chyba jakąś drogę też puścimy, powiem wam szczerze. Na końcówce tak mi się wydaje, że coś puścimy. Tak do linii, no. I potem damy drogę. No, a to będzie taka zapchaj dziura. Myślę, że akurat idealnie się tu... Dobra, jeden, jeden tam sru. Ale i tak wolałbym, no, wolałbym, żeby to było ten. Dopóki pamiętam, bo zapomnę. A zresztą po co droga tu ma być? Bez sensu droga, jak tu jest droga. Dobra. I teraz sobie, tam jeszcze widzę, że budują nam te gospodarstwa, więc niech budują. A my sobie przejrzymy, słuchajcie, te pola. I zobaczcie, teraz tak naprawdę mamy... Mamy najlepszą odpowiedź. Oczywiście fajnie zobaczyć, gdzie co jest. To nam dużo daje, ale jak widzicie, to ja i tak to sobie zmieniam, nie? Robię w ten sposób, słuchajcie, że no tu trochę mało, to tu może żyto wyjątkowo damy, bo żyto też będziemy potrzebowali. Robię sobie tak, że sam sobie robię te ugorowanie jakby, znaczy przemienny... Płodozmian, tak? Robię sobie sam, nie robię tego według automatu, bo widzę, że to trochę laguje grę i to nie działa za dobrze, więc ja wolę to sobie, słuchajcie, sprawdzać i... Zresztą tam się coś też potem przestawia, powiem wam szczerze. Robiłem ten płodozmian wiele razy i mi się coś tam przestawiało. Ja wolę sobie po prostu sam zajrzeć i sam to ogarnąć. Zobaczcie, jak ładnie tu mamy jęczmień, jak ładnie mamy len. Także jest rewelacja i myślę, że tu będą całkiem spore zbiory i w końcu o. Len oczywiście po to, żebyśmy mieli na ciuszki, ale my to będziemy też kontrolowali, moi drodzy. To nie jest tak, że ja to kontroluję i tak według. Coś wolno budują, niby bardzo wysoki priorytet, a coś wolno budują. Ja to i tak, słuchajcie, jakoś tam kontroluję według zapotrzebowania. No, myślę, że wyszło to fajnie, no mówię, to ewentualnie tymczasowo, słuchajcie, możemy zrobić tak, no bo te pola jakby nas nic nie kosztują, więc tymczasowo możemy wstawić pole po prostu tutaj. O, idealnie wymierzyłem, a jak nam te zmiotą nam, słuchajcie, te bele, to wtedy będziemy działać inaczej. I to jest na takiej górce będzie, zobaczcie, nawet fajnie to wygląda, taki kształt. Nawet dobrze, że nie jest to proste. Dobra. No i tak samo miałem oczywiście plan tutaj. Aha, i co jeszcze zrobiłem w tej sznerii, moi drodzy? Dzisiejszy odcinek taki krótszy, tylko prezentacyjny. Troszkę przebudowałem sobie tą swoją posiadłość, zobaczcie. Przebudowałem ją w taki sposób, żeby tutaj był taki narożnik, czek to. I oczywiście też dobudowałem, jak widzicie, więcej obozów myśliwych, żeby dużo mięsa było. Także to przebudowałem, ale tutaj też posadziłem drzewo. Chata drwali była, zobaczcie, ile tu drzew nasadziłem. Także tu jest taka, można powiedzieć, leśna droga będzie. I jeszcze chyba trochę drzew też nasadzę. O, zwierzęcie można jakieś kupić. A tych zwierząt u nas, słuchajcie, nigdy za wiele. No dobra, no co do tego, to tutaj na razie to kiepsko wygląda, ale no nie jesteśmy w stanie tego zmienić, tego fragmentu. Ponieważ tutaj był ten szlak królewski, tutaj pamiętacie, że tu wtedy wystawał, nie, ten dzyndzel i nie da się tej drogi zburzyć, także ja z tym nic nie zrobię. Pierwsze takie w ogóle no małe niuanse, jakie mi gdzieś wchodzą, no to jest, moi drodzy, niestety to, że no troszeczkę da się już zauważyć, że gra zaczyna lagować, nie, bardzo długo się wczytuje save i generalnie jakoś tak już jest, no, niezbyt, nie? Dobra, wyrąbmy to tutaj, bo też bym chciał tu pola postawić. Tutaj generalnie, tak jak mówię, w sznelli założenie jest bardzo proste, mają być same pola, także wyrąbiemy tyle, ile się da tego drewna, wiadomo, po to, żeby ono na siebie zarabiało, a tak będą pola. Tutaj mamy też gospodarstwo, także zobaczymy, czy tutaj wtedy też jakieś pola ono będzie obsługiwało, czy później damy następne. Jak widzicie tych, o tutaj na przykład mały lag był, no ale to przy zapisie to już jest norma. Także mięsa mamy bardzo dużo, zobaczcie, obozy myśliwych nam tutaj pracują. Mamy 3 obozy myśliwych i chyba tyle samo było w mięsnym jeżu, ale w mięsnym jeżu musimy kontrolować i wtedy ludzi przydzielać, jak
jak się coś dzieje. Dobrze, dobrze, dobrze. No na razie mięsny jesz, niech sobie po prostu... mięsny jesz, czy go zjesz, czy go zjesz. Oczywiście nazwa dla Beki zrobiona, wiadomo. Tutaj już też karczmę zbudowałem, bo chcę tutaj piwo importować, ale nie wiem, moi drodzy, czy piwo mamy. Jeszcze nam się nie importowało, nie wiem dlaczego. Ale to w tej chwili jest nieważne. Czy w Jukenlandii coś tu się zmieniło? No tutaj będę sobie już działał. Później, no jak widzicie, na razie tych domków nie można ulepszyć. Poza tym chcę cały tutaj... No troszeczkę chcę to przebudować. No szkoda byłoby mi... tych domków, słuchajcie, szkoda by mi było już burzyć. Więc zostawię to tak, jak jest. Tylko tak jak mówię, no te kościoły raczej bym tutaj dał tak jakoś albo taką drogę zrobił, wiecie, żeby to jakoś tak fajnie połączyć. I wtedy w tych, że tak powiem, zapchaj dziurach damy te stacje karawan. Myślę, że tak zrobimy, że po prostu ten rynek cały, ten główny szlak będzie się z tym głównym szlakiem łączył. Nie? Także tutaj gdzieś te stacje karawan się później wybuduje, ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego odcinka. No dobrze, moi drodzy, czy nam wybudowali gospodarstwa? Bo ja już bym jeszcze nie wybudowali, bardzo wysoki. A tutaj już ktoś wlazł mi na pola, to skąd oni się wzięli pewnie? O, dobra, to czekajcie, najpierw ludzi zatrudnimy. Później zrobimy ulepszenia owoła. Tu swoją drogą jakiś słupek do uwiązywania zwierząt, czy jak tak zwał, ale mała stajnia by się, myślę, nam też przydała. Przy tym gospodarstwie, więc śmiało możemy nawet z dwie dać. Zobaczymy, jak szybko wybudują. Fajna liczba nieprzydzielonych 69 mieszkańców. Zobaczcie, oni już tu sieją, czyli jeżeli mamy... oczywiście możemy sobie ustawić zasięg, tak, jak dane gospodarstwa obsługują, ale fajnie to działa, bo zobaczcie, tutaj nie ma jeszcze zbiorów, jeszcze nie urosły. To ci z tego gospodarstwa wszyscy przyszli tutaj, żeby zasiać. No czasem, jak widzicie, dzieją się takie tutaj rzeczy, że kawałek pola jest nieogarnięty, no ale trudno. Trudno, to już tam nie będziemy się, wiecie co, czepiali. Zobaczmy, czy te drogi, tak, bo ja tutaj tą drogę budowałem. Tutaj za tym gospodarstwem myślę, tak jak mówię, że raczej ta droga nie jest potrzebna. Na razie przynajmniej. No dobrze, to tu mamy ogarnięte, to nie spodziewałem się, że oni już będą robić. No i myślę, że tutaj niedaleko mojej posiadłości też, tylko tu to chyba gospodarstwo wtedy tu walniemy, mi się wydaje. Jak ma być, moi drodzy, szczery, to chyba gospodarstwo tu walniemy, a to wszystko byśmy polami obłożyli i wtedy następne gospodarstwo byłoby tu, no to też by te pola jakoś obsługiwało. Chociaż właśnie, tu możemy wstawić gospodarstwo, tu jest jedno było, no to gdzieś, no to aha, tego kamienia się pozbędziemy zaraz. To wiecie co, to... No mogłoby tutaj być też jakieś jedno gospodarstwo. Zaczniemy oczywiście od budowy gospodarstwa, bo to najdłużej trwa, niestety, moi drodzy. To ja wiem, tak na oko. Tak na oko po prostu sobie walnijmy to gospodarstwo tutaj. I wtedy drugie gdzieś... Tak tutaj. Tak totalnie na oko, słuchajcie, totalnie na oko. I mówię, raczej więcej domów w Sznelli nie planuję budować, tym bardziej, że zobaczcie, jeśli ładnie to rozwiniemy, no to możemy rozbudować te parcele mieszkalne i dzięki temu też wiadomo, że więcej mieszkańców się wprowadzi. Raczej będę szedł w tym kierunku, nie chcę Sznelli bardziej rozbudowywać. Chcę te wszystkie ręce do pracy, no po prostu poświęcić na pola. Chcę, żeby tu wszędzie były pola. Także, moi drodzy, a propos pól... Tylko teraz tak, tu muszę się zastanowić i tu tego raczej jestem pewien, no bo jeśli tu jest gospodarstwo, to wiecie co, no dobrze by było. W sumie nic by się nie stało. O, tam jest jakaś droga, nie? To wiecie co, nic się nie stanie, jeśli właśnie tu będzie jedno takie pole mniejsze trochę. Nawet możemy to tak zrobić. To będzie takie pole, no bo żeby oni też mieli jakieś skróty, nie? I wiecie co, tak szczerze mówiąc... To też bym puścił tu jakiś skrót, tylko coś tu są jakieś problemy techniczne. Zastanówmy się, czy to na pewno tak chcemy puścić, czy nie lepiej jakoś... Może po prostu tak. O, to. Żeby też jakieś drogi mieli, nie? No bo wiecie, no bo tam będzie problem, jak nie będą mieli gdzie chodzić.
Znaczy oni tam po polach chodzą, jakoś nie zauważyłem, żeby to był jakiś problem. No dobra, no i tutaj ta chata drwali musi zostać. Tej chaty drwala, słuchajcie, nie ruszamy. O, 1,7, to jednak za dużo. Halo, halo, Yuken, chłopie, co ty robisz? Jakby przesunąć tę chatę drwala, ale czy ja ją chcę tutaj wstawiać, tą chatę drwala? Znaczy drwala, tego, myśliwych, co ja mówię, drwala, chata drwala. No dobra, wiecie co, to zróbmy tak, zróbmy po połowie. A, nawet jeden. Patrzcie, moi drodzy, jak się tu narobiło. Dobra, tam ma być jedynka, to ma być jedynka. I tu będzie 0,7, no pięknie. Elegancko, to mi się podoba. No dobra, to tu zróbmy sobie jedno takie pole cieniutkie, a długie. Zaczynam już mieć, słuchajcie, miarę wokół. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zaczynam mieć miarę w oku, nawet nie sugerując się tymi cyferkami, które mi się wyświetlają, bo wiadomo, że one są dużą podpowiedzią. To dużo podpowiada. Jak już tam widzimy, że jest pół, no to wiadomo, że będzie jedna morga. To już jest pewne, ale... A, bo tam jeszcze jakieś składowisko czegoś jest. Dobra. Co to jest za składowisko? Nawet nie mam jak sprawdzić teraz. Kurde, chyba jakiegoś drewna, jeśli dobrze pamiętam, bo tam chyba był, słuchajcie, obóz drwali. Jeśli dobrze pamiętam. A nie wiem, czy dobrze pamiętam. Oj, nie takie wielkie. Takie? No patrzcie, idealnie, moi drodzy. Yuken pruken, co wymierza. No tutaj nie zrobimy niestety pola, chociaż niby możemy. Teoretycznie, słuchajcie, możemy. A jak to w praktyce by wyszło? No także nie możemy, no bo jest jakieś składowisko. To bardzo niedobrze, ale jeżeli już wiemy mniej więcej... To jest 5. Nie, takiego wielkiego to nie zrobimy. Jak słuchajcie, wiemy, co jest 5, no to będziemy wiedzieli, co jest 10. Okej, no nie wiem, może takie dziwne jakieś pole. O, by było 0,9, tylko kształt tego pola byłby bardzo, bardzo specyficzny. To wiecie, co inaczej. O, jakby tak podejść do tematu, to nie byłoby to... Nie byłoby to może takie złe. No ja tutaj lubię też takie kombinacje jakieś alpejskie robić, jak widzicie. O, może tak obejdziemy te... Dobra, jedno może być też na jedną morgę, będziemy testowali później. To są testy, przecież pole to nie problem. Wiecie, pola to nie jest problem żaden. O, tak? 0,8? No, dobra, no i tu zostawimy takie później. No i jeszcze chyba tutaj coś można, myślę, że podziałać, póki. Chociaż tutaj ja bym się wstrzymał, powiem wam szczerze, moi drodzy. Wstrzymałbym się, bo... No bo tak, po prostu. Wolałbym się z tamtym polem wstrzymać, bo to... O, 1,4, nie tak dużo. Jeden. Tam w ogóle jakaś droga dziwna jest. No właśnie, co to tu jest? Też jest jakieś składowisko. Nie, co to tu jest? Czekajcie, co to tu jest? Jakiś głaz stoi. W sumie nam to do niczego niepotrzebne. A jeżeli już... Kapliczka. No to kapliczkę możemy przenieść do tego. Słuchajcie, tu można ją. Jak już bardzo chcą kapliczkę... Jak już im to tak do szczęścia potrzebne, no to możemy im, słuchajcie, wygląd. Kapliczka. Tutaj możemy im kapliczkę wstawić. Proszę bardzo, między dwoma drogami. Już im ta kapliczka taka potrzebna jest. No dobra, moi drodzy. Przyspieszamy tempo, bo dzisiejszy odcinek krótszy od pozostałych.
Dzisiaj szybka akcja, akcja pole. No nie, 1-2 to nie. Akcja pole, moi drodzy. Pole, pole i jeszcze raz pole. Właściwie ogromne ilości pól. No tak myślę, że spoczko jest. Tu od biedy można by takie... Takie dłuższe dać. A dobra, jeden niech sobie będzie. Widzicie, czasem na to, moi drodzy, czasami na to oko też przymykam. Troszeczkę większe się zrobi, bo to też jest w ramach testów. Ja też chcę się przekonać, tak? No jeśli się okaże, że to pole nie będzie mi działało, no to wiadomo, że będziemy inaczej, moi drodzy, rozmawiali, ale jak czasem się zrobi trochę większe te pole, to też się nic nie dzieje. Raczej chodzi o taką zasadę, żeby nie robić takich dużych pól. Wiecie, notorycznie, nie? No bo to nie działa. No jeśli tam czasem zrobicie minimalnie większe, to też się nic nie stanie, moi drodzy. Zobaczcie, jedna morga. Tu już chyba ten obóz kamieniarzy jest pusty, mam nadzieję. Niech wyniosą te kamienie stamtąd. Mocno się staram oczywiście dochodzić do tej jednej morgi, żeby ona jednak była jedna morga, a nie mniej. Jak widzicie. Mocno, oj, teraz to zaszalałem. Za grubo. 1-1. I cyk. I zobaczcie, jak ładnie. No i o to chodzi, moi drodzy. O to chodzi, żeby było dobrze. Natomiast czy będzie dobrze? No dobra, 1-1. Czy będzie dobrze? No to oczywiście się okaże, jak te pola będziemy testowali. I główny cel oczywiście, jaki mamy do spełnienia. Dobra, starczy na razie. Główny cel, jaki mamy do spełnienia, to ma być tutaj zapewniać no totalnie dużo jęczmienia, z którego oczywiście mamy piwo, wiadomo, ale również lnu, z którego mamy ubrania i to ma starczyć tak niejako, że założenie, słuchajcie, jest bardzo proste. Te wszystkie surowce, tak, te zbiory będą leciały do Jukenlandii, bo Jukenlandia będzie taką fabryką jakby tego wszystkiego, tak? I w Jukenlandii będzie przykładowo no, len przerabiany, wiadomo, na ciuchy, które to ciuchy będą oczywiście wracały, czy to do Sznelli, czy do, no, do innych miejscowości, tak? I tak samo, słuchajcie, w przypadku piwa, tak samo w przypadku chleba, no tu akurat a propos chleba to żyto damy, bo 60% to już mnie tak średnio satysfakcjonuje też. Tu bym wolał 75 mieć wszędzie minimum. Tylko oczywiście będziemy kontrolowali. To nie jest tak, moi drodzy, że ja teraz tak losowo to wybieram według procentów. Natomiast później, jak sobie do tego przysiadam, to słuchajcie, to też tak nie jest, że zawsze będę tymi procentami się sugerował, bo czasami wezmę na przykład jęczmień, jeśli jest on nam potrzebny, tak? Więc też od razu mówię, że owszem, patrzę na te procenty i wybieram te bardziej, no większe, wyższe procenty, tak? Ale też kluczowe mi do sugerowania, ale tu mamy tego kamienia. Ciekawe, kiedy oni go stąd wyniosą. Kluczowe dla mnie i tak pozostaje bardzo wysoki. Jeszcze zobaczcie, my już pola pobudowaliśmy, oni jeszcze gospodarstwa nawet nie zbudowali. Gałgany jedne. Także kluczowe i tak będzie dla mnie to, czy z tym się wyrobimy, bo zobaczcie, jakby tak się spojrzeć i przyjrzeć, to z upraw nie mamy nic, tak? Niby coś tam uprawiamy, niby coś tam robimy, ale zobaczcie, nie ma w ogóle lnu, nie ma pszenicy, nie ma żyta, jęczmienia, nie ma niczego, nie? No to i ale, żeby było jasne, o, patrzcie, tu się coś już dzieje, tutaj by trzeba chyba zwierzę jakieś przydzielić, a widzę, że dwa możemy, to działa. No to będziemy śmiało dwa przydzielali zwierzęcia. Dobra, tutaj też całą cyk. Też zwierzę. I słuchajcie, jeżeli przeniesiemy się do Jukenlandii, to tu będziemy mieli bardziej taki prawdziwy obraz. To znaczy, w
Tylko nie do końca on będzie, no można powiedzieć, miarodajny, bo piwo mamy jeszcze ze słodu, właściwie z jęczmienia, który kupowaliśmy przez faktorię, tak? Także kupowaliśmy jęczmień, przerabialiśmy go na słód, później piwo, więc to jeszcze nie jest miarodajne. Mąka tak samo nie do końca jest miarodajna, bo z kolei z tych upraw, które tutaj mieliśmy, te pola, pozyskaliśmy tą mąkę, ale jak widać, mąki dość dużo ubyło, także też będziemy musieli nadrobić. No i tu mamy bardzo fajny obraz tego, moi drodzy, pokazany len, całkiem niezła ilość jęczmień, całkiem niezła ilość, no więc musimy zdecydowanie wziąć się, żeby była mąka. Gdzie my mamy słód? Ja bym chciał jeszcze wiedzieć, bo jestem ślepy, nie widzę, mamy jeden słód, także widzicie, mamy dużo jęczmienia, a słodu ni hu hu. Także tu musimy mocniej się za robotę wziąć i to jakoś ogarnąć. No zobaczymy. Na razie zrobiliśmy to tak, czyli podwajamy jeszcze jęczmień i len, żeby były zapasy. Natomiast będę jednak dążył do tego, aby przy następnych żniwach, i tu już będę raczej dążył, żeby to wyrąbać i te pola zapełnić. Możliwe, że jeszcze jakieś gospodarstwo wybuduję. Zobaczymy. Bo przecież pamiętajcie, że do gospodarstwa można przydzielać rodziny, ale tak samo można je zdejmować, tak? Także możemy to robić sezonowo. Ja to tak przynajmniej robię, więc tych gospodarstw może być więcej i na sezon cały full, jak widzicie, po prostu zapełnić, nie? O, nie możemy niestety zwierzęcia zamówić. Także zobaczymy, jak to będzie działało, jakie będą plony. No w większości w tej chwili jęczmienia, myślę, tutaj pozbieramy, zobaczymy, ile go nam wyjdzie po tych żniwach. W sumie możemy zrobić, widzowie, moi drodzy kochani, tak, że ja tutaj spauzuję nagranie, przelecą te żniwa i pokażę wam. No widzicie, że startujemy z pozycji zerowej. Mówię oczywiście o pozycji w szneli, tak? Mamy pozycję zerową, gdzie wszystkiego, czy jęczmienia, czy lnu, który zbieramy, być może gdzieś żyto też rośnie, jest zero, totalne zero, i mamy również zero, no mąki, wiadomo, zero słodu, wiadomo, no piwo mamy, bo przywozimy piwo z Jukenlandii, natomiast muszę też to ograniczyć. Także ja się tu może spauzuję i przelecę, jak już pewnie będzie śnieg, pokażę wam, ile udało nam się z tych zbiorów zrobić, gdzie jeszcze tych pól, chciałbym tu przypomnieć, bo to będzie wynik, gdzie jeszcze te pola świeżo budowane nie są brane pod uwagę. Także zobaczcie, o ile to będzie jeszcze mniejszy wynik. Możemy zrobić w następnym odcinku test, jak już te pola wszystkie tutaj zabuduję, i zobaczyć, jakie wyniki takie na sezon będziemy mieli. Czy oni w ogóle będą w stanie z tej szneli to przewieźć do Jukenlandii. Chociaż też myślałem o tym, czy nie zrobić tak, żeby może robić inaczej, że w tej szneli zrobić młyn, czyli generalnie też robić chleb i chleb przywozić do Jukenlandii, ale odpowiedź, dlaczego tego nie robię. Słuchajcie, tu każde miejsce pracy ma znaczenie i zobaczcie, ile wolnych rąk do pracy mamy w Jukenlandii, więc niejako mógłbym tu jeszcze dobudować więcej, nie wiem, słodowni, więcej, wiecie, młyn drugi i tak dalej, warsztaty tkackie, myślę, że jeden jeszcze gdzieś wybudujemy właśnie bliżej granicy, tak swoją drogą tutaj, jakiś warsztat tkacki, on gdzieś tu był jeden, tutaj jest jeden, ale myślę, moi drodzy, że zobaczcie, karczma, to wszystko, tutaj są ręce do pracy potrzebne, także myślę, że tutaj możemy... Żeby ten len wykorzystać, tym bardziej, że tu mamy, no nie, tu mamy ziarno, tu nie mamy, to jest spichlerz, a skład? Gdzie jest skład teraz? Tutaj jest skład. O, ale tu mamy jęczmienia, moi drodzy. Dobra, to wiecie co? To tutaj by trzeba... Także nie, decyzja jest taka, że nie będziemy tak robili, w sensie, że Jukenlandia ma być tym miejscem. Wiecie co? To my zrobimy sobie takie machnią, moi drodzy. Zrobimy sobie takie machnią, że wybudujemy tutaj słodownię. Wybudujemy sobie tutaj słodownię. Chciałbym jednak... A, to tak trochę słabo, może jednak tak, ale to nam nic nie zmieni.
A jaki jest ten warsztat tkacki? Tak, płótno z nu. Aha. No bo o to mi chodziło. Chciałem oba obok siebie, ale chyba to tak nie wejdzie niestety. No niestety, moi drodzy, tak to nie wejdzie. No ale to się nic nie dzieje. To się nic nie dzieje. Oj, coś mi się tutaj pierdzieli. No dobra, to wiecie co, to zrobimy to inaczej. Bo to jest nadal teren Jukenlandii. To już jest ten teren poprawiony, naprawiony. To słuchajcie, zrobimy to tak. Już wam mówię, o co mi chodzi. Dlaczego tak się zawiesiłem? Bo ja tu chciałem zrobić, moi drodzy, tak przez środek, żeby było miejsce na targ. Ale to teraz nam to ładnie nawet się... O, to. Nawet się nam ładnie tutaj komponowało. Dobra, o to mi chodziło. Czyli jest tutaj sobie ta słodownia, jest, słuchajcie, sobie ten warsztat tkacki i zobaczcie, to jest w Jukenlandii, tak? Nie wiem, czemu mi się sznela pokazuje, bo się nie przełączyło. Natomiast jesteśmy na pewno jesteśmy, słuchajcie, w Jukenlandii. Na 100%, bo tu jest teren jeszcze Jukenlandii. Zobaczcie, tu jest granica sznelli. Kościoły chcę przebudowywać, ale to się ma nijak do tego planu, który teraz robię. W sensie to nie przeszkadza, nie gryzie się. Także tu śmiało wtedy mogą być te zrobione. No, także to będzie fajna opcja. Właśnie z tym warsztatem tkackim, bo tu jest dużo lnu. Nawet jestem gotów, słuchajcie, się zastanowić, czy... Tylko teraz już mając tą granicę, to jak widzicie, już nic nie... Ja bym to chciał najchętniej tak wtedy wybudować. Tu się nie da, tu by się dało. Wiecie co, no jakby tu się dało, to bym wybudował dwa warsztaty tkackie. Albo zrobił to odwrotnie. O, bo tutaj w sumie i tak jest bardzo dużo miejsca na targ, a ja chcę wykorzystać na maksa, słuchajcie, te miejscówki, nie? Chcę na maksa wykorzystać, moi drodzy, te miejscówki, które tu teraz nam mają dać. Oj, szkoda, że tu się nie da. No, no tak akurat by pasowało. Zaraz wyjdzie, że tu całe zabudujemy. Dosłownie kawałek tej drogi. No kurde, no można przesunąć, ale... Dobra, pomyślę, jak to tutaj zrobić. Już tam nie będę wam was zanudzał tym. Natomiast słuchajcie, przesuniemy. Ja troszeczkę czas przewinę. No i za chwileczkę się, moi drodzy, widzimy i pokażę wam, jak te zbiory wypadły. No i dobrze, moi drodzy. Dobrze, widzimy się ponownie. Słuchajcie, no przeszło to trochę moje oczekiwania. Ale tak sobie sprawdziłem, żeby mieć stuprocentową pewność, że tutaj nic mi nie ubędzie, że nic, no, że te wyniki będą po prostu miarodajne, to poburzyłem te stacje karawan, bo i tak chcę przecież te stacje karawan budować na nowo. Tak jak mówiłem, te kościoły chciałem tu jednak przestawić, jakoś to tak fajnie połączyć i będę to robił, ale też myślę, że poza odcinkiem. Natomiast zdecydowanie, moi drodzy, wyniki możemy powiedzieć, że są miarodajne. Zobaczcie, mamy 645 lnu, jeśli chodzi o zbiory, jeszcze przed tymi nowymi polami, tak? I ponad 1000 jęczmienia żyta tam symbolicznie gdzieś tam się trafiło, bo raczej nie było. Więc teraz oczywiście, moi drodzy, żeby no, nadrobić mąkę i chleb, o tutaj już mucą, także fajnie, ziarna będziemy dostarczać do Jukenlandii, gdzie będziemy przerabiali, także... Teraz gdzie się dało, słuchajcie, tam posadziłem żyto, czyli zrobiłem swój własny płodozmian. Tutaj jest w ogóle to zarządzenie, mam, słuchajcie, wprowadzone na to, aby dzika zwierzyna mnożyła się dwa razy szybciej. I jak widzicie, mamy cztery obozy. Tutaj jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, ale tu jest jeszcze czwarty, ten, który był. Obozy myśliwych mamy cztery, jak widzicie, bez problemu. Dają one radę, więc nawet się zastanowię, czy jeszcze jednego tutaj gdzieś nie wybudować. Myślę, że to zrobię, bo w tej sznelli jak najbardziej, słuchajcie, no to się myślę, że sprawdzi. O, jednak przyciąganie do drogi by lepiej było zrobić. O. Także w tej sznelli, słuchajcie, myślę, że to się sprawdzi, bo mamy i tak bardzo dużo rąk do pracy. Jak widzicie, wszystkie gospodarstwa są pełne. Nie wiem, czy będę tych ludzi z tych gospodarstw wyciągał, bo jakby no założeniem jest takie co do sznelli, że tutaj mają ludzie w gospodarstwach pracować. No jeszcze fajnie by było te domy ulepszyć. Na razie jeszcze tutaj nie mamy
opału na targu, chociaż ciekawe, chyba będzie trzeba kolejny wybudować, może obóz Drwala to i opał na targu by się pojawił. Muszę zobaczyć tylko w którym miejscu. No tutaj chcę, tutaj rąbiemy, no to może jeden obóz Drwala gdzieś się wybuduje. W sumie możemy, słuchajcie, i tak, znaczy chata Drwala, to jest chata Drwala, a nie obóz Drwala tak naprawdę. W sumie możemy, bo i tak chcemy na górze wyrąbywać, a tutaj tak szybko i tak się, słuchajcie, nie pozbędziemy niestety tych kamieni, bo tam jest tyle nawalone kamieni, że zanim oni to wyniosą, to minie tak zwany ruski rok. No także moi drodzy, tak to wygląda w praktyce. Zobaczymy w następnym odcinku, jak przy tych nowych polach będzie się to sprawowało. No mówię, tu chciałbym też te pola zabudować, chciałbym jeszcze no tutaj dać więcej pól, nawet właściwie no teraz od biedy też bym mógł to zrobić, bo to już drzewa są raczej wyrąbane, ale zobaczymy. Także tylko zostawimy tutaj ten kawałek, gdzie są jagody. Chociaż te jagody coś mi tu słabo rosną, ale to chyba dlatego, że chata zbieraczy jest na fulla. No ale tak się nie. O, proszę. Wybudowane. Elegancko. Widzicie, jak ładnie kolejny obóz myśliwych wybudowany. A to przypuszczam, że to działa też podwójnie, moi drodzy, dlatego, że ja tutaj miałem tą chatę, możecie dać znać w komentarzach, ale ja mam takie wrażenie i to już kilka razy testowałem, że ta zwierzyna się jakby bardziej mnoży, szybciej mnoży i lepiej, jeśli tam, gdzie mamy to złoże, szczególnie bogate złoże zwierzyny, tak? I sadzimy jeszcze dodatkowo drzewa. Zobaczcie, ile tu jest drzew. Tutaj tak naprawdę jakbyśmy weszli, to byśmy nic nie zobaczyli. Nie wiem, czy to w ogóle jesteśmy w stanie jakąś zwierzynę zobaczyć. O, jest jakaś zwierzyna. Jest tak gęsto, bo ja tutaj dosadzałem drzewa, nie? Przez tą chatę. I tak samo zrobiłem z jagodami, ale z jagodami to jakoś no nie do końca zadziałało. No ale dobra. To tyle mi, myślę, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, drogi widzu, że ci się to podobało. Będę oczywiście jak zwykle bardzo, bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a my widzimy się już w następnym odcinku, także do zobaczenia, trzymaj się, cześć!